Dzień dobry, witam Was w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w kolejnym odcinku naszego cyklu M3 Pastory, czyli opowieści o początkach Państwa Polskiego i wczesnym średniowieczu w ogóle. Dzisiaj opowiem Wam o Wikingach, a konkretnie o Skandynawach na ziemiach współczesnej Polski, ale we wczesnym średniowieczu. Napisano na ten temat mnóstwo książek. Mniej ważnych ważnych zabytków niewiele, głównie archeologiczne. Więcej tak naprawdę wykonano replik różnego rodzaju przedmiotów dla odtwórców czy do muzeów. Zapraszam. nim zacznę, wyjaśnię wam kim byli w ogóle Wikingowie. To bardzo ważne, bo bardzo często mówi się o Wikingach, o skandynawach, oba te terminy stosuje się zamiennie. Tymczasem słowo Wiking w języku staronordyckim oznacza wyprawę, najczęściej wyprawę zamorską, łupieską, ale również wyprawę handlową. Przecież Wikingowie to nie tylko piraci postrach mórz i oceanów ówczesnego świata, ale również doskonali kupcy, którzy bardzo często łączyli ze sobą obie, obie profesje kupiecką oraz piracką. Później słowo Wiking oznaczało również każdego uczestnika tej wyprawy niekoniecznie Skandynawa, niekoniecznie Norwega, Duńczyka czy Szweda. Mógł być nim na przykład jakiś Słowianin, który dołączył do takiej wyprawy. W XII-XIII wieku mówiono iść na wiking, w sensie udać się na wyprawę. Tak więc słowo wiking nie oznacza wcale pochodzenia etnicznego danej osoby. Oznacza profesję, jaką ta osoba się zajmowała. Na terenach dzisiejszego Pomorza Zachodniego istniały mniejsze lub większe państwa plemienne Słowian Zachodnich. Na terenie dzisiejszej Warmii, Mazur, istniały państewka plemion bałtyjskich z Prusami i Jaćwingami na czele. Dlaczego to jest takie ważne? Bo często mówiąc o zabytkach archeologicznych, które mają dowodzić obecności Skandynawów we wczesno-średniowiecznej Polsce, Mówi się o zabytkach z terenów, które we wczesnym średniowieczu po prostu do Polski nie należały. W historiografii Skandynawowie mogą być założycielami państwa polskiego, członkami elit, założycielami drużyny wczesnopiastowskiej. Udział ich jest albo bardzo wielki, albo żaden. W zależności od badacza. No, jeżeli chodzi o autorów popularno-naukowych, to są i tacy, którzy w ogóle widzą w nas Skandynawów. W połowie wieku XIX. tezy o państwowo-twórczym udziale germanów, Skandynawów wśród plemion polskich podejmowali badacze niemieccy. W Polsce jednym z pierwszych badaczy, który wypowiadał się w tym tonie był Karol Szejnocha. Stwierdził on, iż ziemie późniejszej Polski podbite zostały przez duńskie plemię Lachów. Franciszek Piekosiński, piszący jedno, dwa pokolenia później, wspominał o tym, iż słowiańskie plemię Lechitów zostało zgermanizowane przez Duńczyków. W okresie dwudziestolecia międzywojennego nauka uporała się z tymi zagadnieniami, ostatecznie odrzucono udział Skandynawów w tworzeniu państwa polskiego, ale nadal obstawano przy tezie o pewnym ich udziale w elitach ówczesnego państwa. W okresie III Rzeszy nauka niemiecka znowu dowodziła państwowo-twórczej roli Skandynawów, Germanów, wśród plemion słowiańskich na terenie Europy Środkowej, a więc także wśród plemion polskich. W okresie po II wojnie światowej badacze nasi nadal stali na stanowisku, że owszem, Skandynawowie byli na ziemiach polskich, ale ich udział, w kształtowaniu się tego państwa nie był duży i sprowadzał się raczej do kwestii związanych z wojskowością, a więc reprezentowali elity. Dopiero w latach 80., -tych, 90. -tych XX wieku szerzej znowu zaczęto zajmować się tą tematyką, a to za sprawą nowych, pojawiających się źródeł archeologicznych. W latach 90. Temat ten stał się niezwykle popularny najpierw wśród autorów książek popularno-naukowych, a dekadę później wśród internautów. Biorąc pod uwagę specyfikę tych nowych źródeł, nic dziwnego, że obecnie wśród naukowców tematyką tą zajmują się głównie archeolodzy. Przyjrzyjmy się źródłom, najpierw archeologicznym. Na terenach dzisiejszej Polski, czyli dawnej monarchii wczesnopiastowskiej, Pomorza Zachodniego, a także ziem zamieszkiwanych przez bałtyjskich Prusów, odnajdywane są dziś przez archeologów liczne zabytki związane ze Skandynawami. Hm, co to znaczy liczne? Tak naprawdę jest ich kilka setek, zaledwie. Otóż owe skandynawskie zabytki mogą być to albo przedmioty wykonane rękami skandynawskich rzemieślników, albo po prostu jakieś ich rodzime, słowiańskie naśladownictwo. Czasami są to przedmioty słowiańskie, które mają drobne jakieś detale nawiązujące do tradycji, do sztuki skandynawskiej owe skandynawiki, bo tak łącznie się je nazywa, budzą bardzo często dyskusje wśród archeologów, czy rzeczywiście jest to wyrób skandynawski, czy jest to po prostu jakaś forma naśladownictwa. To nie jest jedyna wątpliwość związana z takim zabytkiem. Pytanie może być inne. Czy jeżeli mamy do czynienia ze skandynawskim mieczem, mamy w rzeczywistości w ślad działania jakiegoś Skandynawa na danym obszarze? Mówiąc konkretnie, czy właścicielem tego miecza w momencie jego zaginięcia musiał być Skandynaw? Przecież mógł być to dar dla jakiegoś słowiańskiego, wczesnopiastowskiego woja. Mógł to być również łup wojenny, który on zdobył na Skandynawach. Mógł to być przecież również zakup. Broń skandynawska była bardzo pożądana w ówczesnej Europie. Takie artefakty archeologiczne odnajdywane są najczęściej pojedynczo lub w niewielkich skupiskach kilku, kilkunastu sztuk. Jeżeli spojrzymy na mapę dzisiejszej Polski i punkcikami pozaznaczamy sobie miejsca, gdzie. Takie skandynawiki były odkrywane, no to zobaczymy pewną prawidłowość. Na terenie północnym, czyli dawne Pomorze Zachodnie, dawne Ziemie Prusów, znajdujemy ich stosunkowo wiele. Takich punkcików byłoby dużo, dużo mniej na terenie Wielkopolski, czy nawet Mazowsza, czyli tego pasa środkowego. Natomiast na południu, dzisiejsza Małopolska. Prawie w ogóle by ich nie było. Mamy również całe zespoły zabytków archeologicznych, świadczące dobitnie o osadnictwie. Są to głównie ślady zabudowy w typie skandynawskim oraz cmentarzyska. Ale spokojnie. Znowu, mamy ich tak naprawdę niewiele. Jeżeli chodzi o osady skandynawskie, o skandynawskie budownictwo, to przede wszystkim pozostałości dawnego emporium handlowego założonego przez Duńczyków w Truso, w okolicach dzisiejszego Elbląga. No i mamy jeszcze Wolin. Na wyspie Wolin legendarny Jomsborg, o którym jeszcze troszeczkę opowiem. Tam również... Oprócz drobnych zabytków związanych ze Skandynawami, mamy ślady nieliczne budownictwa skandynawskiego. W obu tych przypadkach, tak naprawdę Słowianie i Skandynawowie żyli razem obok siebie. I oba te przypadki były poza granicami monarchii wczesnopiastowskiej. A jeżeli chodzi o cmentarzyska, to świelubia. Niedaleko dzisiejszego koszalina, datowane na wiek dziewiąty. Owszem, pochówków skandynawskich dwóch, trzech, kilku na poszczególnych cmentarzyskach znajdowanych jest wiele w różnych częściach kraju. Ach, znowu to słowo wiele, co to znaczy? Kilkanaście takich stanowisk. Ale wszystkie one występują obok dużo, dużo większej ilości innych pochówków. Najczęściej ludności autochtonicznej, czyli słowiańskiej. A źródła pisane? Próżno w nich tak naprawdę szukać informacji dotyczącej Skandynawów na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu. Owszem, mamy informacje o innych obcych Węgrach, Niemcach, Czechach, Rusinach. A nawet mieszkańcach Europy Zachodniej, którzy przybywali na ziemię monarchii wczesnopiastowskiej. Ha, żeby było weselej odnośnie Pomorza Zachodniego, też nie ma w zasadzie informacji co do Skandynawów. Są dwa wyjątki. Pierwszym, mało znana w Polsce Emma Enconium Regina, czyli pochwała księżnej Emmy. Źródło angielskie z lat 40. XI wieku wspomina ono o tym, iż Harald II i jego brat Kanut Wielki, mniejsza z tym kim były te postacie, przybyły po 1014 roku do kraju Słowian, jak się uważa do państwa Bolesława Chrobrego, po swoją matkę Świętosławę. O Świętosławie zapewne wielu z Was słyszało. Nie będę teraz rozwijał tego tematu. Drugie źródło, na które rzadko już powołują się współcześni badacze, czyli Joms wikinga Saga. Saga o wikingach z Jomsborga. U Jomsborg najczęściej identyfikuje się z Wolinem współczesnym. Otóż saga opowiada o grupie wikingów, Którzy mieli dostać tę ziemię od jakiegoś władcy, często tłumaczonego jako Bolesława. Ale jest jeden problem. Joms Wikinga saga spisana zostaje w XIII wieku na terenie Islandii, a więc wiele, wiele dziesięcioleci po czasach, o których rzekomo pisze, oraz wiele, wiele kilometrów od miejsca, które opisuje. Nie oznacza to jednak, że ze źródeł pisanych nic o tych skandynawach nie wyciągniemy. Owszem, możemy na ich podstawie w jakiś sposób zrekonstruować relacje polsko-duńskie w najwcześniejszym okresie naszej państwowości. Mamy więc trochę źródeł archeologicznych. Ogromna większość z nich wcale nie dotyczy monarchii wczesnopiastowskiej. Nie mamy źródeł pisanych. Poszukajmy dalej. Kultura. Wiemy, że ruśkijowska stworzona została przy bardzo dużym udziale wschodnich Wikingów, zwanych waregami. I tam ślady tych skandynawskich korzeni pozostają do dzisiaj, choćby w imionach Olga, Oleg, Igor. Czyli igwar. Są to wszystko imiona, które potwierdzone były na Rusi już dla okresu wczesnego średniowiecza. U nas takich imion nie ma. Czas wreszcie na jakieś wnioski. Pierwszy niepodważalny. Skandynawowie docierali na ziemię polskie w okresie wczesnego średniowiecza. Ba, oni nawet się tutaj osiedlali. Przede wszystkim na terenie. Pomorza Zachodniego, czy też na terenach należących do plemion bałtyjskich. Myślę tu o Truso, ale to uwaga, to jest gdzieś IX, połowa X wieku. Jeżeli chodzi o monarchię wczesnopiastowską, dociera ich tu niewielu. Kim są owi Skandynawowie? Byli to na przykład wojownicy. Ale nie od razu najemnicy, o których bardzo często możemy poczytać w literaturze popularno naukowej, a czasami także i w starszych opracowaniach naukowych. Byli to uciekinierzy polityczni, poszukiwacze przygód, przedstawiciele elity, którzy z różnych przyczyn musieli opuścić. Skandynawię, przenieść się gdzieś indziej, znaleźć inne państwo, któremu mogliby służyć. Taki przedstawiciel elity miał ze sobą często małą drużynę kilku wojowników i wraz z nimi przemieszczał się. Osiedlali się oni w różnych częściach Europy, a więc również i na terenach ziem polskich. Kiedy przedstawiciel takiej elity, taki wojownik pojawił się na przykład w państwie, mieszka pierwszego Bolesława Chrobrego, mógł otrzymać ziemię, żył na tej ziemi, on i ludzie, z którymi przybył, asymilowali się z miejscową ludnością, ale jednocześnie był wojownikiem. Wraz ze swoją małą drużyną przyboczną stanowił część dużej drużyny książęcej władcy. Mogli to być również kupcy. Przecież mówiłem o tym, że Wikingowie to nie tylko wojownicy, ale także kupcy. Handlarze skandynawscy bardzo często docierali na tereny Europy Środkowej, pozyskiwali stamtąd doskonały towar, jakimi byli niewolnicy. Tacy kupcy przemierzali szlaki handlowe, wcale nie przebywali na tych ziemiach zbyt długo. Kupcy, wojownicy, to wszystko mężczyźni, a kobiety? A tu ciekawostka, zabytków związanych z kobietami naprawdę jest bardzo, bardzo mało. Kobiety wówczas wcale tak często nie przemieszczały się jak mężczyźni. Myślę oczywiście o ówczesnych elitach społecznych. A czy możemy mówić o jakiejś skali? O jakichś konkretnych liczbach dotyczących Skandynawów na ziemiach polskich w tym czasie? Nie, nie ma takiej możliwości. Możemy założyć z całą stanowczością, że dużo więcej było ich na terenie Pomorza Zachodniego niż w monarchii wczesnopiastowskiej. Drodzy zwiedzający, Prosimy o zasłanianie nosa oraz ust, zachowanie bezpiecznego dystansu i stosowanie się do zaleceń pracowników obsługi. Dziękujemy za odwiedzenie naszego muzeum i życzymy zdrowia.